jeszcze 10 lat temu faktycznie te tańsze ubezpieczenia były obarczone jakby małym ryzykiem jakichś kłopotów przy wypłacie odszkodowania. W tej chwili już praktycznie nie ma takiej sytuacji. No i muszę powiedzieć, że te mniejsze firmy, może te mniej znane z niższymi cenami, naprawdę absolutnie nie są gorsze od tych dużych, bardzo znanych nam z telewizji. Czasami wręcz jest zupełnie odwrotnie.